Siemanko, drodzy widzowie, tak dawno mnie tutaj nie było przed ekranem komputera przy klawiaturze z grom jakąkolwiek, a tu proszę, przypomniało mi się, tak mi naszła chęć na Most Wanted'a, aż mnie kurwa zaczęło nosić i mówię, nie, muszę z tego nagrać gameplay, muszę kiełbasogranie machnąć z tego. Tutaj macie czarna lista 8, no jak widać trochę się ociągam, bo pograłem sobie parę dni, 36% kariery. Dobra, żeby nie było, pokażę wam od razu auta, jakie mam. Tak, wiem, chujowy, nie mam gustu, możecie mnie zjechać, hejterzy, zapraszam. Tu proszę, mój pierwszy Lexus IS300. Zawsze od Kobalta zacznę, ale mówię, a nie będę monotematyczny i sobie wezmę Lexusa. Troszkę nim wyścigów powygrywałem. Potem się wziąłem za Renault Clio V6. Tak, nie wiem, po chuj go w ogóle kupiłem. Tak chyba tylko, żeby 3 albo 4, może 5 wyścigów wygrać. Mazda RX-8 od tej pipy, co tam ją pokonałem. Co była chyba przed Wikiem, a przed kimś tam? Nie wiem, nieważne. I Lancer Evo 8, którym też troszkę kariery przejeździłem. Nie, to nie jest ten od Murzyna, od Erla, co wygrałem, tylko po prostu sam zarobiłem na niego, sam kupiłem go, sam stuningowałem, jebłem winyla i trochę pojeździłem. No i oczywiście od Barona Porsche Cayman S, moje ulubione. Podkręciłem go troszkę, tuningowałem tam mu coś, przemalowałem, tak wiem, nie mam gustu, nie znam się, wy byście to milion razy lepiej zrobili. Ale ja się tutaj nie bawię w jakiegoś pierdolonego stylistę, tylko chcę się pobawić i pojeździć. Ale żeby się nie ociągać, ja tutaj nie będę się ścigał na czarną listę, będę jakieś gówno odwalał. Tylko proszę państwa, my tutaj będziemy z policją się droczyć. Troszkę to może zająć, może wyjść z tego długi materiał, bo od pierwszego poziomu zaczynamy, gdzie jeżdżą takie gówniane wozy i to są chyba Fordy Crown Victoria. Oczywiście nie wiem do końca, nie chcę tam bawić się w speca jakiegokolwiek, możecie mnie poprawić, ja się nie będę obrażał, nie będę się złościł. Po prostu tak strzelam, dobra. No i uciekam, no i proszę. Pierwszy poziom, możemy stać spokojnie. A policja sama nas będzie ścigać, jeszcze tak nieumiejętnie. No, jak to wyglądało? Jak wygląda pościg na pierwszym poziomie? Jedziemy za policją i to my ścigamy i prosimy, ej no weź, no ścigaj mnie, bo ja muszę nabić sobie troszkę tych, no, kamieni milowych i notowań, nie? Bo tam, wiesz, tam muszę pokonać na czarnej liście kogoś, no nie bądź taki, weź. Tak to mniej więcej wygląda. Na pierwszym poziomie są takie nudy, że ja pierdolę. Na drugim poziomie są już nieoznakowane czarne wozy policji. No tej zwykłej. I robi się o wiele ciekawiej. Chociaż i tak są to takie nudy. AI się jedynie poprawia i jest więcej radiowozów w pościgu. A tak to dalej. Tak. W trzecim już poziomie zaczyna się prawdziwa jadka. To są wozy policji stanowej i są to chyba Vauxhall Monaro, gdzie są o wiele szybsze, wiele mocniejsze i zaczynają nas tak spowalniać, kombinują, robią taką ciekawą formację kwadrata. Nie trójkąta by zboczyły. Chociaż miałem taki przypadek, że zamknęli mnie w trójkącie, ale jakoś zwiałem. No i zatrzymują nas, spowalniają i tylko czekają, aż ten zasrany pasek tutaj u dołu ekranu do aresztowania na czerwono się cały prześwietli i koniec, no i tyle. Ale w trzecim poziomie jeszcze włączają się do akcji lekkie SUVy. Tak, to są te SUVy, które jadą we dwóch na kamikaze i koszą nas. No i nam się już tutaj drugi poziom włączył. Czarny radiowóz. O wiele, wiele mocniejszy. Ale nie mądrzejszy. Co samej grze Need for Speed Most Wanted. Tak, to jest prawdziwy, rodowity Most Wanted. Nie te gówno, co... No dobra, może nie gówno, ale nie to dziadostwo, co... Criterion nas uraczył w zeszłym roku, w październiku czy tam w listopadzie. Nie wiem, co to było, ale chyba burnout jakiś. Nic nie nawiązywał, chyba tylko oprócz tego, że pościgi, bo policja i samochody. I nic więcej. Takie pierdoły, że no pograłem trochę i mi się odwidziało, już mi się nie chciało. Mówię, panie, daj pan spokój, idź pan stąd. Dajcie mi kurwa normalnego Most Wanted'a albo Undergrounda trójkę, bo to było coś. I właśnie to tak
troszkę taka sinusoida choćby się zrobiła, jeśli wiecie, albo nie, parabola, o, parabola taka, seria Most Wanted od Undergrounda, yeah, zajebiście, tak, Underground, to jest coś, nocne wyścigi, nielegalne klimaty, podziemie, brakuje właśnie tylko policji, ale to było to, Nitro, Tunic, niezapomniane, dwójka, wow, jeszcze więcej nielegalnych tych wyścigów, jeszcze więcej samochodów, części tuningowanych, Nitro i kurwa, nielegalności i podziemia. No, spoko. No, jarałem się tym. Potem Most Wanted, mówię, ja pierdzielę, ten kto stworzył tą grę był po prostu geniuszem. Ta gra łączy w sobie prostotę, arkadówkę, zręcznościówkę i po prostu to coś równa się zajebistości. Ale, ta gra jest z 2005 roku, a mamy rok 2013. Postanowiłem czwarty raz sobie to przejść. No i tak po prostu. O, blokada policyjna. A, żem się nawinął. No, dobra. I powiem wam, że pomimo 8 lat, ta gra zestarzała się godnie. Może nie jest genialna tak jak wtedy, no bo wtedy technologia, no wiecie, wszystko idzie do przodu. No, ciup się sam skasował. No kurwa, bo zaraz posiłki. No, posiłki! A, jest! Są. No, dobra, zaraz mi wyścigę. Gra ma 8 lat, zestarzała się godnie. Nie jest już tak wyśmienita, ale wciąż jest na bardzo wysokim poziomie. Wciąż wciąga ta czarna lista, policja, pościgi, wyścigi, nielegalność, tuning. Może nie jest tak obszerny jak w poprzednich częściach, ale nie zabrakło tutaj nitro, tych wymiennych części, winyli. To jest po prostu rewelacja dla mnie. Dla mnie to jest jedna z najlepszych części, jak nie najlepsza. No potem już taki średnio udany Carbon, ale dalej był dobry. Ponieważ wykorzystano dobre patenty z Need for Speed Most Wanted, troszkę je polepszono albo spierdolono, nie wiem, to zależy od gustu odbiorcy. Według mnie troszkę pogorszono, ale wciąż był grywalny. No potem już ten Pro Street taki. Dobra, możecie mnie zlinczować, ale powiem, że Pro Street mi się podoba. Nie był może jakiś wyśmienity, nie był genialny tak jak to tutaj, co ukazuję przed wami, gdzie mogłem spędzić godzinami swój czas. Pół godziny pościgi, półgodzinne, godzinne wyścigi, zabawy, wypady z kolegami przy tej grze. Ale był dobry, może tam były tory, ale naprawdę epickie były dragi w Pro Streetie. I drifty może nie były jakieś genialne, ale też były bardzo dobre. No i tak dalej, im dalej, tym no, nie najlepiej dla serii Need for Speed. Potem już nie pamiętam dokładnie co było. Może mi nagle tak poświeci sobie po prostu się. Undercover, no tak szczerze powiedziawszy, nie spodobał mi się do końca. Tak jakby od podstaw stworzono sterowanie na szybko, po to, żeby w rok wydać kolejną część. No i niestety ten zabieg twórcą troszkę nie wyszedł. Chociaż starano się, żeby do Most Wanted'a chociaż zbliżyć się. No niby się tam zbliżono, ale to też zależy od gustu odbiorcy. Pamiętajcie, to jest tylko moje zdanie. Możecie je kwestionować, nie musicie się z nim zgadzać, ale uszanujcie je po prostu. Bo tego brakuje, tej tolerancji wzajemnej i tego szacunku. No dobra, tak się rozwiodłem troszkę nad serią Need for Speed, to już powiem do końca o niej, wy tutaj możecie cieszyć się moimi, w cudzysłowie, wyczynami. Wszedł mi już tutaj trzeci poziom, 6 minut to trwa, też stwierdzam, że powinno o wiele, wiele szybciej, bo tutaj na tym trzecim poziomie już się zaczyna akcja z tymi suwami na kamikaze, blokady się robią. O, patrzcie, to jest zajebiste. Tylko może się wbije. Jeb! To jest SUV, tak? On waży co najmniej z 1,5 tony, albo nawet 2. A on poleciał w pizdu gdzieś tam pod sufit w tym tunelu. No i kurwa. Co, znowu ja ich mam ścigać? Chyba niech te Porsche się już jasne cholery. No szybko, bo będzie oczekiwać, a ja się ukryję gdzieś na środku autostrady. A to chuj wam w kipę. Jeb, w silnik. Chociaż nie, to chyba nie są Vauxhall Monaro, tylko Pontiaki i GTO. A nie wiem zresztą, nie znam się na tych samochodach tak bardzo, nie jestem jakimś tam koneserem, specjalistą, znawcą i krytykiem i kimś innym jeszcze. Dobra, jedziemy dalej, pościg trwa 7 minut. No i chyba zaraz wieje, no ej, no błagam, nie róbcie sobie jaj, policjo, gdzie jesteś?
Oj, patrzcie na te efekty graficzne. Tutaj pada deszcz nagle, dynamiczne pory dnia. To było coś. I znowu w sumie. I patrzcie, jak on poleci. I notowania za klinację 10 tysięcy. 16 radiowozów puknąłem. Ale proszę erotycznych skojarzeń tutaj nie wdrażać, dobrze? Ja tylko uszkodziłem radiowozy. Nic więcej. A 5 rozjebałem w Pizmie. No i ja się pytam, no gdzie oni są? Gdzie są moi koledzy z policji? Oczekiwanie, zaraz się pościg skończy, a ja tutaj chciałem z nami 20-minutowy materiał machnąć. Dobra, może trochę przesadzam, bo to by było w chuj nudne. No kurwa, zanim te Porsche się zbierze do... To kurwa, święta będą. Ech, dobra, jedziemy dalej, szukamy tych frajerów. No i gdzie jest ta... Jest, psiarnia przyjechała. Dwie minuty posiłki będą. Koszt pościgu 78 tysięcy z mojego powodu. Aha, nie ma to jak narobić szkód temu miastu wirtualnemu. Tak pewnie potem to będą naprawiać. Dobra, ale jedziemy. No jak widzicie, troszkę nudy. To ja w międzyczasie opowiem jeszcze dalej o serii Need for Speed, o ile się nie pomylę. Potem, z tego co pamiętam, był Need for Speed Shift. Tak, Shift, coś a la taki... Takie Pro Street. No nie do końca był zły, ponieważ jako tako dało się w niego grać, dało się przejść. Ale fakt faktem, no tak podśmiechując się, Need for Speed Shit, a nie Shift, tak fani serii nazywali to, ponieważ większość była rozczarowana. Tam znowu jakieś tory, jakaś kurwa symulacja, co to ma być? My nie chcemy, my chcemy Undergrounda 3, Most Wanteda 2 i inne takie gry. No ja tam przeszedłem, to powiem, że tak szczerze, też dało się wciągnąć, ale to już nie było to samo. Potem, według mnie, może nie rewelacyjny, ale znakomity Hot Pursuit. To było takie pomieszanie Burnouta z Need for Speedami i czymś tam jeszcze. To był taki hot po prostu starym Need for Speedom. A dlaczego? Ponieważ w starych Need for Speedach nie było żadnej fabuły. O, jadą kamikaze. O, jaki kurwa ślepy to i głupie. Nie było żadnych list, nie było fabuły, po prostu chodziło o czystą zabawę. Był turniej, trzeba było wszystko wygrać, koniec, kropka. Auta się nabywało, kupowało, koniec. Kolor się zmieniało i nic więcej nie trzeba było do radości. Potem, oczywiście, standardy się zmieniają, tak? Widownia się zmienia. Co to kurwa mać ma być? Kurwa, jaką beczkę zrobiłem. Jestem zajebisty. No dobra. Wszystko idzie do przodu, także gusta odbiorców się zmieniają, prawda? No to trzeba było coś jednak zmienić. No i powiem wam, że tak się bawiłem przy tym Hot Pursuit'cie, że z dobre... No co najmniej z dobry miesiąc potrafiłem przesiedzieć i wszystkie wyzwania zaliczyć, no i przyznam bez bicia, podobało mi się. Ale potem, już rok później, Need for Speed The Run. Jezu Chryste, co oni z tego zrobili? Dobra, na E3 jarałem się, fajnie to wyglądało, Quick Time Event, kurde, to jest pierwszy coś, to jest taki choćby hybryda Heavy Raina z wyścigami. Tylko że ta gra łącznie zajęła mi 2,5 godziny. No ja jebie w pizdu, kurwa mać. To ważyło chyba z 17 albo nawet więcej gigabajtów. I co, 17 gigabajtów? Z czego 2 gigabajty gry, a reszta to grafika, skrypty i pierdoły. No chyba nie, dziękuję za takie coś. W 2,5 godziny całe Stany z jednego końca na drugi. Bitch please. No i teraz ten chujowy Most Wanted, który wyszedł. I mi się nie spodobał. Stwierdzam, że seria Need for Speed jest w dołku. Jest coraz gorzej. No i nie wiem, jak wygląda, jak będzie wyglądać przyszłość tej serii. Tej serii, w której się zakochałem od małego, bo pamiętam, jak z tatą nawet grałem w Hot Pursuit'a jedynkę. I to był chyba Need for Speed 3? Nie. Nie wiem, nie pamiętam. Ale tak, to był Need for Speed 3, jednak tak. I w to się zagrywałem miesiącami, jak nie latami nawet. No. To tyle mojego zdania o serii Need for Speed.
Mam nadzieję, że część widzów się właśnie obudziła, ponieważ tutaj się robi nam niezła akcja. 12 minut pościgu już prawie. Przepraszam, 11,5. Możecie się zbudzić do życia i oglądać, jak się zmagam z prawem wirtualnej metropolii. A policja walczy z przestępczością. Tak, wiem, pewnie większość z was powie: o kiełbasa, ty nie umiesz jeździć, kurwa, jeździsz jak lamer, jak frajer. A ja 100 razy lepiej, ja jeżdżę i pewnie jeszcze 100 milionów radiowozów zniszczyłem i kamieni milowych nabiłem. Tak, ale ja to mam w dupie. Ja to robię dla was, ja się tu, kurde, wysilam, poświęcam. Mam nadzieję, że to docenicie, no. Dobra, już pierdolę od rzeczy. I kolejna blokada. Najlepiej, jak się wbić w taki radiowóz, to w bagażnik mu wjechać. No i oczywiście bez kolejnych skojarzeń poproszę. No i kolejny radiowóz poszedł w chujam! Się rozwalił! Dobra, chwilę zwolnimy tempo, a ja mniej więcej coś jeszcze powiem o tym, co mnie irytuje w Most Wanted, w tym AI przeciwników. No to po prostu chyba, nie wiem, co teraz tutaj podać jako przykład, ale chyba, kurwa, pokrywka od majonezu jest o wiele, wiele mądrzejsza niż nasi oponenci, a także policja. Bo czasem my ścigamy ich, a nie oni nas. Czasem bezmyślnie się wpierdalają i samobójcy normalnie na czołówki się zderzają, byle tylko nas dotknąć, udupić, zatrzymać. To się liczy, tak? Jak takie machiny. No dobra, wiadomo, komputer, machina i maszyna i nic innego. Sztuczna inteligencja. Spoko, ale można to było jakoś lepiej zaprogramować. Ale nie narzekam. Wtedy mi się podobało, teraz to jest tylko czepianie się takiego może starego wyjadacza, gracza, nieważne. Fizyka, która praktycznie nie istnieje. No, który wóz jest tak opancerzony, nasz, żeby wdupił się na czołówkę z policją i jechał dalej? No dobra, wiadomo, wtedy by to nie było to samo, jakbyśmy rozjebali wóz i... O kurde, panie do bani, znowu przegrałem. Fakt faktem. To można pominąć. Ale, wiecie co mnie irytuje najbardziej? W wyścigach, zwłaszcza w sprintach, które trwają nawet i po 6 minut z jednego końca mapy do drugiego. To, że na przykład, o, czarna lista, jedziemy z jakimś kolesiem, on gdzieś tam pierdolnie na przykład w słup i potem się zatrzymał, on próbuje wycofać, znowu pieprznął, no i ha, my go wyprzedzamy, 2 kilometry przewagi, juhu, bez problemu, wygram, fuck, ja jestem bossem, tymczasem, przed metą. Nagle koleś dostaje takiego powera, że przez pół trasy chyba jedzie z prędkością dźwięku, wyprzedza nas przed samą metą, a my, what the fuck, no kurwa, jak to możliwe? Jadę 300 km na godzinę, a ten pedał mnie wyprzedza. To jest właśnie to. Idziemy najszybszym wozem, najbardziej ulepszonym, wszystko najlepsze, zajebiste. 400 prawie kilometrów na godzinę, albo tam 350, nie wiem ile tutaj najszybszy wóz ma. A tutaj nas kurwa Golf 5 czy Golf 4 wyprzedza. No chyba ich posrało. Albo ta irytacja, jedziemy, męczymy się, walczymy. Prawie kurwa 10 minut jadę. Męczę się, udaje mi się prawie, już przed metą jestem, 100 metrów, ostatnia prosta. Auto, kurwa, nagle tutaj wyskakuje mi jakiś metalowy słup nie do przebicia. Jeb w ten słup, wycofuję szybko, przeciwnik mnie wyprzedza i w pizdu 10 minut poszło, a ja muszę od nowa powtarzać ten cholerny wyścig. To jest ta irytacja. Albo z policją te wyścigi, znaczy pościgi. Jedziesz, jedziesz, jedziesz. 350, a tutaj kurwa Crown Victoria zaraz za tobą i cię prześciguje. No panie, no szanujmy się, kurde. To chociaż te osiągi, te proporcje osiągów zachowajcie. No tak, takie pudełeczko, w które piźniemy, a to leci gdzieś tam na pod niebiosa i jest szybszy od nas. No kurwa, szanujmy się, no błagam. Dobrze, że przynajmniej model jazdy tych pojazdów bardziej się różni między sobą, to jest ten plus. Dobra, ale dość narzekania, bo zaraz mi się tu czwarty poziom łączy, czyli nieoznakowane wozy policji stanowej. Szkoda, że dalej nie pograłem i nie mogę wam pokazać większych jaj, jakie są przy piątym poziomie, gdzie już specjalny oddział sierżanta Crossa się włącza i białe korwety mnie ścigają. A potem już tylko nieoznakowane korwety, szósty poziom i dalej nie mam pojęcia, wybaczcie, nie mam pojęcia dalej co jest. Chyba są potem już ciężkie, turbo doładowane SUVy, potężne, które jak w nas się wbiją, to my lecimy pod niebiosa, a nie oni.
No tak, jeszcze momencik, tutaj 5 radiowozów mieściły, a 41 uszkodziłem, 16 zepsułem, do kasacji się nadają. 16 minut się ścigam, ten materiał ma już 20 minut. O, śmigłowiec i kolczatki będą, kolczatki, tak, one są takie zajebiste. Nadają takich emocji, że jak jedziemy na przykład 300 km, nagle tutaj kolczatka i jesteśmy w dupie, tylko spowalniacz nas może uratować, szczęście i nasz refleks. Ile posiadamy takie refleksy. No patrzcie, jak ich odstawiłem. No ja pierdolę. O nie, gra mi się zaczyna ciąć. Wybaczcie widzowie, ale gra mi się bardzo zaczyna ciąć, bo brakuje chyba miejsca na dysku. Syntezator mowy i wolno. Wybaczcie, musiałem troszkę przystopować, ale brakowało mi miejsca na dysku od tego materiału. Dobra, jestem z powrotem. Mam nadzieję, że ten czwarty poziom tutaj będzie zajebisty i będzie akcja. No i kolejne minuta 20 czekania na cokolwiek. Przez 16 minut i 50 sekund prawie nabiłem tylko 164 600 notowań. Tak malutko. Tyle przegrać. A jak są potem korwety, to są ino miliony notowań. No ludzie złoci, to jest po prostu potem majstersztyk. Szkoda, że teraz wam tego nie mogę pokazać, ale mi korciło, żeby już nakręcić materiał, bo dawno nic takiego nie grałem jeszcze przed kamerą, żebym mówił. No i dobra, idziemy. Blokada czy kolczatka? Blokada tylko. Patrz jak pierdolę w tego suwa, jak on poleci w kosmos. O, już nie poleciał, to chyba ciężki suw, chociaż nie jestem pewien. Jadę, już mnie gęba boli od tego pierdzielenia. O, shit. No i co teraz? Nitro na fulla. Ach no. A jest ciężki SUV. 15 tysięcy notowań. Pięknie. Czyli już ciężkie SUVy na czwartym poziomie wchodzą do akcji. No te lekkie leciały w kosmos, ale tutaj te są już, no, porządne. No i chuj, i znowu czekać. I znowu od początku. 2 minuty. Dobra, widzowie. Kończę ten pościg. O, ale ze ska. Kończę ten pościg, bo ten materiał już będzie miał 20 ponad parę minut. Tak, wiem, ja się zawsze naobiecuję, że jak chcecie, to mogę nagrać. A w końcu tak nie robię. Ale dobra, teraz na serio obiecuję, że mogę nakręcić drugi pościg z tego. Zagram troszkę dalej i pościg już będzie z naprawdę tymi korwetami, sierżantem Crossem nawet, może go rozjebie w piździec i uda mi się, no, zrobić tyle emocji, że pałki wam nie stać, wzwody będą cały czas, kiełbasy wam opadną i będą jajuszka. Dobra, trzeba się gdzieś tu ukryć, nie wiem gdzie. Teraz jak są potrzebne te kurde okręgi do ukrycia się, to nagle ich nie mamy. Do jasnej dupy. Pół godziny drogi dalej. Dobra. Zaraz oczekiwanie się skończy, mam nadzieję. Ja chciałbym gorąco podziękować wam za tym wytrwałym, za to, że chciało się wam obejrzeć to. Ten materiał, który no krótki nie był. Był obszerny, długi, nagadałem się, nasłuchaliście się mojej opinii o tym, mojego zdania. Poglądaliście trochę moich pseudo wyczynów. Ach, chuj by go szczeli. Kurwa, natknąłem się na frajera jebanego. Tu chyba będzie... No i gówno, i nie ma spowalniacza, a ja teraz... No i teraz, jak tu nie pić, kurwa? Jak tu mu uciec? Dobra, to jeszcze tylko ten kawałeczek, proszę, wytrzymajcie. Na pewno jesteście cierpliwi. Wierzę w was, moi drodzy widzowie. Moje kiełbaski. Jesteście najlepsi. W końcu 4000 widzów strzeliło. I to się kuźwa ceni, naprawdę. Może tak, możecie twierdzić, że to jest pieprzenie od tego, od rzeczy. Ale naprawdę, no, nic tylko wam podziękować za to, że jesteście z nami. O, i patrzcie, kolczatka. Ha, bo ja was ominę, jestem zajebisty. O, jest. Dobra. Spowalniacz, proszę państwa, jest cygaństwa, jeb.
Aha, nie poskutkowało. No to jestem zajebisty. Jest jeszcze jeden spowalniacz. Szybciej, nitro ci... Of... Pyte psa. Dobra, ale teraz mi się uda, teraz mi się uda. A jeb, kurwa na mnie. Fajnie. Ale dobra, pozbędę się tamtego delikwenta. Będzie, że tutaj zaraz się pojawi ten cyrkiel. Cyrkli. No co? Nie, 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 nie. Kurwa. Je, znowu mnie ścigają tasy jedne. Zbolałe. Może z kurtami spierdolę. Nie. To są cwane mędy. Jebur, gdzie ja bym się w dupcy. O, może tu będzie do ukrycia się. Jest! Pięknie. Ha, ha, ha. Kurwa, co to tak wolno, te gówno idzie. Dobra. Może zaparkuję inaczej? O. Dobra, to tak w międzyczasie jeszcze raz chciałbym wam podziękować za to, że cały czas jesteście z nami, że nas oglądacie, wspieracie. Mam nadzieję, że już niedługo będą rozwiązania konkursu Best Hater Ever. Best Hate Ever, sorry. I wyłonimy zwycięzcę, który wspomoże nas przy parodii sąsiadów. Pomoże nam z tekstami, zrealizować to, wykorzystamy je. Taki scenariusz choćby napisze tej przeróbki. No i to... No a tak... Tak na uboczu jeszcze pomyślimy nad jeszcze jednym konkursem, ale nie mamy pojęcia jeszcze jakim i z jakiej okazji. To się pomyśli, jest jeszcze troszkę czasu. Dobra, przyspieszymy tylko ten proces oczekiwania. No i proszę bardzo, długość pościgu 193 tysiące, 18 zniszczonych radiowozów. No i ogółem niestety bardzo malutko notowań. Ale Porsche jest poszukiwany na czwartym poziomie. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia!